Kraj mnie przeraził. Pochodzę z małej miejscowości, nie lubię specjalnych tłumów. Tam tłumy panowały niesamowite. Jeszcze bardziej przeraził mnie ruch samochodów na drogach. No, zwariowani kierowcy. Wszystkie samochody wydawały mi się być poobijane. No, tam, jak się okazało, kierowcy zaznaczają swoją obecność na drodze, delikatnie przerywają samochód obok, plus po prostu używając klaksonu. No, byłem przerażony, jak tym moim małym maluchem sobie poradzę wśród tych zwariowanych kierowców, ale zostawiłem te zmartwienia na później. Wyruszyłem do portu Damietta autobusem. Tam zameldowałem się w hotelu El Manshi, w centrum Damiety, z takim no, niesamowitym widokiem. A po tym hotelu serwowano zawsze takie samo śniadanie. Zawsze, codziennie była prosonka z pitą, z jajkiem i herbatą. Miałem nadzieję, że zbyt wiele tej fasolki nie zjem. Jak się okazało, w sumie zjadłem 14 fasolek, bo dwa tygodnie trwało wyciągnięcie samochodu z portu. No, codziennie z siateczką udawałem się na godzinę 8 do portu, zasiadałem to w moim biurze, no i próbowałem wyciągnąć malucha i ten samochód filmowców najpierw z kontenera, a później z portu. Egipcjanie niestety byli strasznie nieprzychylni, co róż znajdowali jakieś problemy, mnóstwo różnych opłat oficjalnych, nieoficjalnych, drona na przykład znaleźli w porcie, w samochodzie filmowców, takiego z kamerą. No, ten dron się okazał być urządzeniem nielegalnym, oni szpiegami, policja się w to wszystko zaangażowała. No, kilka dni trwało rozwiązanie tego problemu. No, na przykład już samochód miał zielone światło, żeby wyjechać z tego portu, trzeba było go zarejestrować, tam nie można jeździć na obcych tablicach rejestracyjnych. Brakowało mi pieczątki w dowodzie rejestracyjnym. No, człowiek, który miał tą pieczątkę, jedyny taki w porcie, zniknął nagle. Nie pojawił się w pracy na 3 dni, nie chciał do tej pracy przyjechać. No, trzeba było go solidnie namówić, żeby wrócił do pracy, odbił dowód rejestracyjny malucha, no, aby ostatecznie można malucha było wyholować na najbliższą stację benzynową, no, i podjąć jego naprawę. I podróży nawet padł rekord trasy, 720 km jednego dnia, właśnie przez tą pustynię, w temperaturze 40 stopni. No, powiem szczerze, że nigdy tylu kilometrów nie przejechałem w Polsce maluchem, co dopiero tam w tej podróży nawet padł rekord trasy, 720 km jednego dnia, właśnie przez tą pustynię, w temperaturze 40 stopni. No, powiem szczerze, że nigdy tylu kilometrów nie przejechałem w Polsce maluchem, co dopiero tam na tej pustyni. Jak dotarłem już po zmroku do Asłanu, to dosłownie wypełzłem z tej mojej maszyny. Drogi się pogorszyły jeszcze bardziej i udało mi się dotrzeć do granicy i do takiego miasta Moyale po stronie kenijskiej. Miasto, które dobrze było mi znane ze względu na opisy, które czytałem. Opisy ludzi, którzy tam podróżowali swoimi samochodami, czyli overlanderów, i to było takie postrach overlanderów. No, niestworzone historie, właściwie nie o mieście, a o drodze za tym miastem, 250 km z Moyale do Marsabit. Jak na granicy mi mówiono, jest to najgorsza droga wschodniej Afryki, w ogóle tam się nie powinienem pchać tym moim samochodem. Jednak innej drogi tam nie było, no, musiałem wyruszyć trasę. Oczywiście z lekką obawą, małe kółka i tylko 24 konie mechaniczne. No, obawiałem się, czy da radę przejechać tą drogę, o której no, naczytałem się niestworzonych historii. Ludzie tam utykali na kilka dni nawet. Często ta droga bywa zupełnie nieprzejezdna. I faktycznie na tej trasie co róż ktoś utykał, ale powiem szczerze, że maluch zaskoczył mnie po raz kolejny i całkiem nieźle sobie dawał radę.
35. Afryka Wschodnia to głównie Angiele. W moich miastach były brytyjskie kolonie, tak. Dzień dobry, witam. Dzięki. To jest już. 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 To jest